Cześć. Dzień dobry. Spotykamy się na kolejnym odcinku. Słuchajcie, to jest ostatni odcinek o spowiedzi. Ty cały czas mówisz, że ostatni. No nie, ostatnio było grzecha. Alleluja, wreszcie koniec spowiedzi. Słuchajcie, wszystkie grzechy powinniśmy zakończyć spowiedzią. Tak. No więc dobrze, dobry temat mamy. Jedziesz, synu. Punkt 1479 kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego. I przechodzę teraz do setna naszego punktu. 1489 punkt katechizmu Kościoła katolickiego. Powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi. Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych. Słuchajcie, temat jak temat, zawsze ciężki, jak jest u nas, ale to może go troszeczkę złagodzę. Znowu to samo, czyli o mojej spowiedzi. No, słuchajcie, z czym wam się to kojarzy? Andrzej, proszę cię, nic nie mów teraz. Z czym ci się kojarzy? Znowu to samo. A czy mi się od razu to skojarzyło z naszym poprzednim tematem, z grzechami przeciwko Duchowi Świętemu i przeciwko zgrzeszeniem zuchwale przeciwko miłosierdziu Bożemu, tak? No taką mam tutaj takie natchnienie. Jakie natchnienie. Dobra, no to tak, Andrzeju, a tobie z czym się kojarzy? No bo powiedz mi proszę, no że znowu to samo. No bo ja mam 99% te same grzechy. No właśnie, i o tym chciałem się zapytać. Czy wy, wracając do konfesjonału, spowiadając się, czy prosząc o spowiedź... Jestem beznadziejny. No nie jestem. No jestem. No nie jestem. Macie te same grzechy? Popełniacie się cały czas te same grzechy? Tak. No dobra, tak. Czy ja powiem ze swojej perspektywy? Znaczy, no, Sławek już powiedział, że też. No, słuchajcie, ja też. Na to pytanie też sobie odpowiem. Fajnie, zróbmy klubik. Popełniamy te same grzechy, klub. Słuchajcie, a podoba mi się to. Na samym końcu zakończenie takiego odcinka każdy z nas jest wesoły, nie idzie do spowiedzi. No to jest super. Ale przepraszam, ja nie mam do kogo. Nie masz spowiednika swojego? No mam, aha, myślałem, że wy do mnie przyjdziecie, a ja nie mam do kogo, żeby przyjść. Nie, przy nas się nie spowiada, spowiadamy się Bogu. Pięknie. Jestem tak uświęcony. Takie ciężkie tematy były. Ale nie, dobra. To pytanie inne. Dlaczego w takim razie, jeśli popełniacie cały czas ten sam grzech, czemu idziecie raz jeszcze do tej spowiedzi, mówicie księdzu ten sam grzech, cały czas to samo i wiedząc tak naprawdę, no kurczę, sorry, jaką dostaniecie pokutę? Czy sobie nie lepiej to zapisać? Okej, dzisiaj popełniłem taki grzech, za te trzy grzechy mam taką pokutę. Okej, dobra, po co mi to? Nie zrozumiałem się. No ty nigdy mnie nie rozumiesz, no. Chodzi mi o to. O co ci chodzi? Dlaczego chodzimy do spowiedzi cały czas z tym samym grzechem? Ja mam grzechy, nie grzech. Grzechami. I grzeszki. No dobra, ale dlaczego? Znaczy ja mogę mówić tylko za siebie. Mów za siebie, nie mów za Andrzeja. Grzech tu też. Znaczy, no, przychodzę do spowiedzi, bo tak czuję, bo potrzebuję nawrócenia po raz kolejny tego zatwardziałego serca, żeby na nowo zjednoczyć się z Chrystusem w Komunii Świętej, tak? Żeby nie przyjmować Jezusa z jakimś tutaj sercem pełnym brudnym grzechów, tak? Brudny od grzechów, tak? No dobra, ale wiedząc... Po prostu brakuje mi tej relacji z Chrystusem, a wiem, że każdy grzech czy grzesiek tą relację niszczy i... O tym, jak się czujesz, będziemy za chwilę zadam te takie fajne pytanie, te ostatnie, ale najpierw się zapytać, dlaczego, Andrzeju, dlaczego chodzisz cały czas z tymi samymi grzechami? No, wiem, że ja potrzebuję nawrócenia i potrzebuję, żeby mój spowiednik walnął w ten durny mój łeb i powiedział, nie jesteś beznadziejny. Ale to wiesz, że my też możemy ci powiedzieć, nie, tak? Nie, bo spowiednik ma jeszcze władzę, to znaczy odpuszczenia grzechów, a tego też potrzebuję. Sorry, choćbyście się nie wiadomo jak starali, nie macie tej władzy. Nie, ja potrzebuję spotkać Jezusa Miłosiernego, bo ja się czasami tak zafiksowuję w tych moich grzechach i słabościach, że pojawia się takie sformułowanie, że jestem totalnie beznadziejny, nie? No tyle walczę z jakimś grzechem i słabością i tu nic do przodu, po prostu nic. Ale to się powtarza, nie? Masakra. Ale nie masz czegoś takiego, że jak już pójdziesz raz do tej spowiedzi, powiesz ten grzech, ksiądz ci da te rozgrzeszenie, mówisz, dobra, teraz walczę, okej, będzie dobrze, będę działał, będę się poprawiał.
No, a można... nie wychodzi. Ja po prostu widzę siebie, bo ja mam taką złotą piątkę, jeżeli chodzi o grzechy. Ja wiem, że czy wiesz, że mówiłem o złotej piątce, jeżeli chodziło o warunki dobrej spowiedzi, ja mam taką złotą piątkę grzechów. Jak jedno mi idzie do przodu, to idzie drugie w dół. Ja po prostu mam taką sinusoidę. I mój spowiednik, który... Andrzeju, nie jest źle. Chociaż nie. Słyszy cały czas te same grzechy, tak? No... A dobra, a tak z ciekawości takie pytanie, tak poza tym, tak poza odcinkiem, to poza się wytnie. Nie. Jak często księża chodzą do spowiedzi? Często. No dobrze, ale jak często? No ja tak się stałem co 2 tygodnie. Tak? A jak potrzeba, to co tydzień. Ale ostatnio przypomniałem sobie egzortę w seminarium, którą mówili, że 2 tygodnie to jest taka normalność. Nie? Tydzień to jest dewocja, 3 tygodnie to już za dużo. To wiesz co, nam księża mówią, że raz w miesiącu. Bo, no przepraszam, jeżeli ja na przykład moim grzechem jest bardzo często, no dobra, przyznam się, ja mam straszny problem z wieczornym rachunkiem sumienia, bo ja zasypiam, to jest utrata przytomności. Jak moja głowa widzi poduszkę, to ona sama skłania się ku ziemi. Więc jak ja na przykład... Wyrzuć poduszkę! To nie działa. Próbowałem i po prostu zawsze budzę się o 2-3 w nocy, obśliniony jak nie wiadomo co i ja stwierdzam, że jeszcze jestem przy pierwszym grzechu. To jest bez sensu. Nie robię rachunku sumienia, to jest mój grzech. I tak samo potem nie robię, znaczy nie odprawiam liturgii godzin, a jestem do tego zobowiązany, bo to jest mój grzech, taki dosyć nawet poważny. No więc ja się ciągle muszę z tego spowiadać, na przykład. To jest jedna z piątka. A jak się wyspowiadasz, Sławku, jak ty się wyspowiadasz i już usłyszycie to... Ja odpuszczam tobie grzechy. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen. To jak się czujecie? Jak nowonarodzeni. Ja się naprawdę czuję jak nowonarodzonym. No po prostu mnie się tak mordka śmieje wtedy. W ogóle mój spowiednik mówi, że on lubi ten moment, nie? Bo mówi, że to tak fajnie wygląda, bo mówi, że z ciebie tak wszystko złazi, nie? Tak mówi, tak... W ogóle tak inaczej patrzysz w ogóle na rzeczywistość, na no ludzi, tak, wiem, że na... jestem beznadziejny, wiesz, ale jest lepiej. Wiesz, że masz te same problemy, ale już inaczej na to wszystko patrzysz, nie? Na ludzi. Tak jakby jakaś taka, nie wiem... Aura ciemności zeszła i została ta jasna, nie? Aura ciemności zeszła. Kurczę. Po prostu teraz lepiej zabrzmiało. Nie, ale dobrze, ja wam powiem jedną rzecz. Teraz ja 2 razy po spowiedzi się popłakałem. Serio, wyszedłem z konfesjonału, się popłakałem. Ale to po mnie, po mojej spowiedzi? Nie, po tobie nie, akurat szedłem dalej. No. Powiem ci już w końcu, to była pielgrzymka. Ostatni odcinek o spowiedzi, przyznam się, że byłem u księdza Andrzeja u spowiedzi na pielgrzymce. Tak, odcinek sepnobonikowo. Byłem. Ja sobie przypomnę te grzechy. Choinka. Nie, w ogóle choćbym chciał, to nie jestem w stanie tego spamiętać, więc nie ma szansy. Ale słuchajcie, powiem tak, powiem to kolejny raz. To jest ostatni odcinek o grzechach. Jesteśmy przy spowiedzi. Wiecie, co mi się podoba dzisiaj? Że jesteśmy radośni? Tak, i to bardzo. I nikt z nas nie planował tego, że w odcinku o spowiedzi będziemy radośni. A my mamy tyle energii w sobie, tyle radości w sobie. Czyli ja staram się być poważny. Ale słuchajcie, jeśli w was przychodzi taka sama radość w tych wszystkich spowiedziach, których często boimy się podejść, to jest rewelacyjnie. To jest super, tak? Znaczy, bo my spotykamy miłosiernego Boga. I to jest coś wspaniałego. I to jest coś, co mi powtarza non-stop mój spowiednik, że spotkać miłosiernego Boga to jest spotkać najwspanialszy dar, jaki daje nam Pan Bóg. I mi się to tak podoba, że ja sobie za każdym razem po spowiedzi sam powtarzam. Mówię, no spotkałeś miłosiernego Boga, nie? Więc tak, dla mnie to jest najpiękniejsza miłość. No. Mhm. Właśnie miłosierna. Ale No. Chociaż mnie potem denerwuje, bo ja powiem, co mnie za chwilę będzie denerwowało, bo ja jutro idę do spowiedzi, więc ja już się przygotowuję tak psychicznie i ja będę miał postanowienie poprawić, że nawet wiem jakie i po jakimś czasie, najczęściej po tak 1,5 tygodnia, znaczy no, w zależności na czym będę pracował, ale tak 1,5 tygodnia, zawsze szatan powie, ale fajny jest ten grzech. Pogrzesz sobie, ale nie dużo, tak troszeczkę, tak cici. Słuchajcie. A ja mówię, no dobra, nie? Albo na początku robię rzecz, która... Wy się śmiejecie, ale to jest... To się dzieje potem w moim mózgu i w moim sercu, że na początku mówię, że nie, a potem pokuś mnie jeszcze trochę, nie? Dajesz, dam radę, nie? To mam silną wolę. Dobra, poradzę słuchajcie, sobie. Było wesoło, ale teraz troszeczkę poważniej... Poczekaj, i się zdarzy grzech, i nagle się robi smutno. No właśnie. I właśnie, i to jest paradoks grzechu. Skąd właśnie ten smutek? Znaczy, nagle, bo szatan genialnie robi... Dlaczego my grzeszymy? Wstyd, smutek. Grzech ogólnie wiemy, że jest zły.
ale grzech jest pociągający. No sorry, znaczy ja mówię o sobie. Grzech mnie pociąga. Że no, taka jest natura tego. Tak. I szatan zawsze przedstawia, mówi, że to jest takie ładne, takie fajne, spróbuj. Popełnię ten grzech. Facet, taki ty jesteś, kurde, beznadziejny. To jest jedna rzecz. Ale czy to tak ma każdy? Bo Andrzej tak ma, Sławek tak ma, ja też tak mam. No kurczę, mamy tak. No ale ja wtedy ale mówię, że tak... tysiąc razy wchodzi w ten sam grzech. No. I cały czas ja się daje nabrać, ale nie? To jest dobre. Ale powiem wam coś jeszcze. Nie wiem, czy wy tak macie, ja tak mam, że szatan kusi, tak? Zgrzesz, to tam nic się nie stanie. Tylko zgrzesz raz i tam, okej, okay, zgrzeszyłem. A po chwili, a jak już masz jeden, to drugi sobie dołóż, będzie dobrze. To musisz się z czegoś spowiadać. No kurczę, wiem, że to brzmi bardzo dziecinnie, ale tak to wygląda. Dołóż sobie kolejny klocek z grzechem, tak? No kurczę. To mi przepraszam, miałem takiego bardzo fajnego spowiednika, którego niestety już musiałem zmienić. I on za każdym razem mówił, że mam nie traktować grzechy jak Pokemony, nie mam ich zbierać. Mi się to tak podobało, bo za każdym razem mówi tak: Andrzeju, raz wystarczy, to nie masz mieć podwójnych Pokemonów, wystarczy jeden. I mi się tak to podobało, bo mówi faktycznie, bo jestem kolekcjonerem, nie? Ale to jak uzbieramy tego jednego Pokemona, mamy od razu iść do spowiedzi. No dobrze by było. Nawet jeżeli musisz iść wtedy co tydzień albo co dwa tygodnie, to w tym momencie dobrze, żebyś od razu szedł. Ja myślę, że najważniejsze, żeby nie mieć nowych grzechów, tak? Tylko najgorsze właśnie jest ten pierwszy chyba. A później ciągnie resztę. Znaczy u mnie tak jest. Znaczy u mnie to jest bez różnicy. Znaczy ja wiem na pewno jedno, że jak ja też powtarzam, jak jestem spowiednikiem, za każdym razem to samo sformułowanie, że wybierz sobie w postanowieniu poprawy jedną rzecz, w której chcesz się poprawiać. Natomiast jeżeli ja czasami ambitnie mówię, ja nie dam rady, ja sobie nie poradzę, wezmę sobie dwa, to gwarantuję, że w ciągu pierwszych trzech dni rozwalę się w jednym i w drugim. To jest po prostu taki standard. Ja jestem tak tępy, bo ja jestem tępy, że ja sobie mogę powtarzać to i następnej spowiedzi, dobra, dwa postanowienia, nie? Żeby było widać, że coś robię. I mój spowiednik, który cierpliwie i mówi, Andrzeju, nie jest źle. Idziemy małymi krokami. Bądź cierpliwy dla siebie. Bo tego nie, no tego nie umiem, nie? Słuchajcie, słyszeliście... Albo w sumie widzieliście, jak się my czujemy po spowiedzi, no to teraz możecie wiedzieć, że każdy z nas chyba jest po tej spowiedzi. No ja jestem przed, jutro mam. Jeśli chcielibyście być tak samo radośni jak Sławek, Andrzej czy ja i czuć się tak samo fenomenalnie, ekstra, lekko, super zdrowo, zapraszamy was do spowiedzi. Nie wstydźcie, nie bójcie się przede wszystkim tego, że ten grzech jest powielany. To jest grzech. On zawsze będzie grzechem. Ale... Bóg może go nam odpuścić i odpuści. Tak? Tak, tylko pamiętajcie, idźcie do księdza, bo tak wyszło, że całogrupowo mamy spowiedź. Nie. Tylko kapłan może rozgrzeszyć, tylko on, więc zachęcamy do spowiedzi. Amen.